Dziś pokażę, jak zrobić prostą rzecz z formy. Najpierw powiem coś o formach. To jest forma gipsowa, jednoczęściowa. Jak widzicie, jest to po prostu jedna całość. Jest to forma miski. Tu będziemy układać różne elementy z gliny. Zresztą zaraz to zobaczycie, bo pokażę. No dobrze, to jest akurat forma takiego kubka w kształcie kufla. Tu właśnie mam herbatkę. Troszkę inaczej pracujemy z taką formą jednoczęściową, a inaczej z wieloczęściową. Popatrzcie, to składamy w ten sposób. Musimy to związać, ścisnąć jakimiś pasami, gumą, żeby nam się to po prostu nie rozłożyło. I tu do środka wlewamy rzadką glinę. Rzadką, taką lejącą się glinę. Na pewno dojdziemy do tego, nakręcę o tym film, ale to w jakimś późniejszym czasie. Na razie jesteśmy cały czas przy najprostszych działaniach, dostępnych dla każdego. Więc tak, dostępnych dla każdego, więc odkładam formę tu. I teraz tak, wiem, że nie macie formy gipsowej, ale to nie jest żaden problem. Poradzimy sobie na przykład ze zwykłą miską. Możemy wziąć taką miskę, możemy wziąć taką miskę większą, możemy wziąć kwadratową miskę, cokolwiek. Jakiekolwiek naczynie. Ja wzięłam tę miskę, ona jest mała i w miarę wysoka, ponieważ tą technikę, którą zastosujemy, będzie tutaj dobrze widać. I teraz tak. Postaram się najwięcej powiedzieć na początku, żeby potem już móc tylko filmować i przyspieszyć podczas montowania, bo to nie jest takie zbytnio ciekawe. Więc tak, potrzebujemy worek, który tutaj włożymy do środka naszej formy. Oczywiście potrzebujemy glinę. I jeszcze inne rzeczy, ale o nich powiem, jak już coś ulepię. No dobrze, zaczynamy. Ok. Jeszcze tylko powiem, że możemy tutaj wyłożyć naszą formę różnymi elementami. To mogą być zwykłe placki, to mogą być jakieś równiutkie wałeczki, tak, którymi tu będziemy wykładać. To może być połączenie tych różnych elementów. To mogą być jakieś super śliczne ślimaczki. To mogą być kuleczki. No to po prostu cokolwiek. Ja zrobię różnorodnie, żeby pokazać, jak to wyjdzie po prostu na sam koniec. Co tu się dzieje? Dobrze? Podoba ci się ten wołoczek?
No dobrze. Tu widzicie z tej strony nasze moje wzory. Ten worek był oczywiście po to, żeby nam się glina nie przykleiła do naszej formy. I teraz tak, tutaj w środku widzicie takie ślady palców, takie nierówności. Możemy sobie poradzić. Nie musimy, możemy tak zostawić. Ale powiedzmy, że chcemy mieć taką ładną, gładką miseczkę jak ze sklepu. Powinniśmy wyrównać te nierówności. I teraz tak. Ja mam taki sprzęt. Taką pętelkę. Ale domyślam się, że wy tego nie macie. Okej, możemy też wziąć łyżkę. Mniejszą, większą zależy. Jaką macie formę. Sprawdźmy większą. No, zachęcam was do eksperymentowania z różnymi rzeczami, jakie macie, z różnymi sprzętami. Glina jest o tyle fajna, że nie jest taka onieśmielająca. Zawsze coś nam wyjdzie, nawet jeśli będzie krzywe, nierówne, albo wyjdzie inaczej niż chcieliśmy. Wciąż będzie to nasze dzieło, własnoręcznie wykonane, z którego będziemy mogli być dumni. A umiejętności poprawią się w miarę nabywania doświadczenia, no i oczywiście w miarę ćwiczeń. Okej, no i teraz na koniec wyrównujemy sobie palcem. No dobrze, minęło 1,5 godziny. Miska stała na parapecie, na słońcu. Stwardniała. Wyciągam ją z formy. Odklejam folię. Mam taką fakturę. Czyli mam te wzory, które układałam, ale mam też tutaj takie, słuchajcie, odciśnięte elementy, odciśnięte kawałki worka. I to też jest bardzo fajne. Idę. Idę na glinę, bez polskich znaków. To jest moja nazwa na Instagramie. Założyłam specjalnie Instagrama. No dobrze, gdybym miała ochotę, mogłabym jeszcze sobie tu porobić jakieś wzorki, prawda? Co jeszcze mogę zrobić? Mogę coś odcisnąć na przykład. Co mogę odcisnąć? Pomyślmy. Teraz coś poszukam. Jak widzicie, robię totalnie przypadkowe wzorki. Nie myślę za dużo o tym, nad tym, co robię, bo to nie o to tutaj teraz chodzi. No dobrze, wzięłam coś takiego. Opis, który nie wiem nawet czy pisze, nieważne, tutaj ma bardzo fajne takie kółeczko. Co jeszcze?
jeszcze mogę zrobić? Mogę zrobić, o, mniejsze kółeczko. Długopisem, który po prostu nie ma wkładu. Rozumiemy, tak? Możemy po prostu sobie pobawić się, jak nam tutaj przyjdzie ochota. I tyle. I teraz jeszcze powiem coś. Słuchajcie, tutaj jest w środku gładko, tak? Oczywiście, mogłabym też sobie porobić jakieś wzorki. Tu z tej strony mamy te nasze wzory. Dlatego mówiłam, że dobrze byłoby wziąć formę, która jest wysoka. Na następnym filmie pokażę Wam, jak zrobić jakby odwrotną rzecz. Jak zrobić, żeby tu w środku były te nasze wzory, a z zewnątrz będzie gładko. Tak, to będzie na nasz następny film. To tyle. Jeśli macie jakieś pytania, proszę zadawajcie je w komentarzu. Matko, nie myślałam, że będę to kiedykolwiek mówiła. Ale tak, jeżeli macie jakieś pytania, albo coś Wam się nie podoba, albo coś Wam się podoba, albo macie jakiś pomysł, propozycję na kolejne filmy, no to jestem bardzo ciekawa oczywiście, czego oczekujecie. Spiszcie. Wczoraj ulepiłam tę miskę, a dziś już jest sucha. Na szczęście jest ciepło i na słońcu. Ta miseczka szybko wyschła. Tutaj mam papier ścierny, którym zeszlifuję teraz takie zadziorki. Po wypaleniu one byłyby takie haczące, ostre. Nie chcemy tego. Więc po prostu szlifujemy. Teraz napis się tym pyłem wypełnił i go nie widać, ale po wypaleniu trzeba będzie tę miseczkę umyć i wtedy będzie napis widoczny. Mogę też w środku wyszlifować, bo mimo że starałam się te wszystkie nierówności zlikwidować, to jeszcze tutaj nie jest super. Mogłabym jeszcze oczywiście tutaj bardziej to szlifować, ale już mi się nie chce. Nie przypadam ze szlifowaniem. Dlatego staram się jak najwięcej wyrównać podczas lepienia. Zobaczcie, jak bardzo się skurczyła. Wcześniej przylegała z każdej strony do ścianki. Gdybyśmy mieli bardzo tłustą glinę, skurczyłaby się nam bardziej. Jeżeli glina jest chuda, to nie kurczy się tak bardzo. Jest filmik, w którym to troszkę dokładniej wyjaśniam. Zapraszam do obejrzenia. Szałwia. Szałwia widzi srokę. Gdzie sroczka? Gdzie kocie? Ciężkie jest życie kota.